Witajcie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy drugi projekt w moim rowerze. Zobaczcie, co żem kupił. Kupiłem. Jak myślicie, co to może być? No kupiłem, tak jak już po tytule pewnie wiecie, silnik spalinowy do roweru. No, kupiłem go na Allegro za 550 zł. I będzie on zamontowany do tego roweru, gdzie w poprzednich odcinkach był projekt o montażu lamp, oświetlenia. Tutaj są elegancko przełączniki, można sobie włączyć przedni, tylni, tu jest z przodu reflektor. No i właśnie do tego roweru zamontuję tutaj ten silnik. Jest to taka inwestycja, na którą zbierałem trochę czasu, no ale mam nadzieję, że mi się to zwróci tam na jakieś dojazdy. Wiem, że teraz pewnie dużo hejtu poleci na mnie, że powinienem zrobić elektryka, bo jakieś tam spalinowe to już są niemodne. No ale teraz tak, robić elektryka, to przecież 500 zł wydam na samą baterię, sam akumulator, żeby tylko. No to już nie ma o czym mówić. Może kiedyś zrobię jakiegoś elektryka. Na razie było mnie stać na spalinowy, kupiłem. To jest Chińczyk, to jest 50 chyba pojemności. Tam chyba 3 konie czy 2. To jest dwusów. Ten projekt będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie teraz unboxing, czyli co jest w środku, i część pierwsza montażu tego silnika, bo to trzeba zamontować. A druga część to będzie druga część montażu. No i pierwsze odpalenie, mam nadzieję. I po prostu zobaczymy, jak to jeździ. Mam nadzieję, że się na tym nie zabije. On tam podobno gdzieś do 45 rozpędza ten rower, ten silnik. No zobaczymy. Oczywiście trzeba pamiętać, że on będzie teraz na dotarciu, więc nie można go, wiecie. Także cóż, nie będę przedłużać. Miłego całego oglądania całego tego projektu. Oczywiście jeszcze wspomnę, że wszelkie montaże, montażowe wskazówki będę się powoływać na podstawie instrukcji dołączonej do tego silnika, więc nie odpowiadam za te błędy, które jakieś popełnię. Jest to w formie poradnika, natomiast nie odpowiadam za popełnione błędy. Także przejdźmy do otwarcia teraz tego kartonu. Zobaczmy, co jest w środku. Już od dawna marzyłem normalnie o takim silniku do roweru. Już chciałem kiedyś przerabiać składaka nawet na silnik spalinowy, odkosy spalinowej. Ale kurczę, jakoś czasu nie było. Może kiedyś. Składaka mam, więc może kiedyś się uda to zrobić i też nagrać film. Dobrze, co mamy w środku? Także tak, po kolei. W środku mamy instrukcję obsługi i właśnie na niej... O Jezu, paragon. No, tak jak mówiłem, 500, no nawet 60 zł silnik do roweru. Tutaj mamy całą instrukcję. Już mi się podoba, bo są fajne rysunki, fajnie jest tu wytłumaczone. Więc no będę się powoływać właśnie na tą instrukcję obsługi. Czyli tak, mamy tą instrukcję obsługi przetłumaczoną w języku polskim, co jest fajne. Paragon se schowaj, bo w razie gwarancji. No i tak, zaczniemy sobie tutaj może od tego pierwszego kartonu. Bo w ogóle zobaczcie, tu jest takie fajne zapakowane, że tu jest jeden karton, drugi karton i trzeci karton. Zaczniemy od tego, potem ten i potem ten. Także tak, tu pierwszy karton, największy. No i tak, mamy gaźniczek, tak on wygląda, tu jest pewnie filtr powietrza, tu mamy kruciec do przyłączenia paliwa, tu zatapiak, to chyba jest sanie, zaraz wszystko poczytam, zobaczymy. Czyli tak, mamy gaźnik, aha, tu jest silnik, ojeju, dobra, on ciężki troszkę jest. Mamy silniczek. O Jezu, on ciężki. Myślałem, że on będzie lżejszy. Tak z 5 kg może ma. Może więcej, nie wiem. No, tak wygląda silniczek. On po prostu jest mocowany do ramy. Tu pewnie idzie ten gaźnik, a tu idzie rura wydechowa. Także połóżmy go sobie tu. Następnie mamy łańcuch do całego tutaj napędu. Łańcuch jest tutaj fajnie, bo łańcuch jest tutaj na taką
gdzie ona była? Tu, taką zapinkę. Czyli nie trzeba jakoś tam rozkuwać, tylko możemy tą zapinką zapiąć. Mamy łańcuch oraz zębatkę. Ta zębatka to jak lustro. No i to by było na tyle z pierwszego kartonika. Czyli w pierwszym kartonie mamy silnik, gaźnik, łańcuch i zębatkę. Teraz otworzymy sobie drugi karton. A w środku mamy tutaj w tym drugim kartonie, to jest fajka od świecy. Fajka od świecy z zapłonem do montażu chyba w rowerze. Na ramie rowerowej. Następnie mamy tutaj cały, tu mamy, widzę, świecę, klucz do świec, filtr paliwa, sprężyny, te okładziny takie do montowania tej tarczy na rowerze. Widzę, tutaj jest jeszcze przewód paliwowy. No, dużo jakieś blaszki. Zobaczymy potem, co tutaj dokładnie trzeba zrobić. Następnie mamy no coś najważniejsza rzecz, czyli zbiornik paliwa. Natomiast zobaczcie, takie pierwsze spostrzeżenie. Zobaczcie, on jest tu, śruby są zardzewiałe. To jest ciekawostka. Widzicie? Normalnie te śruby są zardzewiałe. No ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakieś tam użytkowanie. W środku nie jest zardzewiały, chyba zardzewniały, więc chyba będzie dobry. No, czyli mamy ten bak paliwa i w kartonie numer 2, z kartonu numer 2 to wszystko. Teraz ten trzeci podłużny, zobaczmy. I tak, tu mamy, tu już jest więcej takich linek jakichś. Tu mamy takie linki jakieś, pewnie do gazu albo tam do sprzęgła. Manetki. To jest napinacz do łańcucha, żeby po prostu był dobre napięcie tego łańcucha, żeby na łańcuch nie spadał. Tutaj mamy, to jest do manetki, taki wyłącznik oraz pewnie tu też się linkę podczepia. No, a tu się będzie wyłączać silnik, jak dobrze wszystko podłączymy. Mamy korek od baku paliwa. Klamkę sprzęgła, zobaczcie, jak ona jest duża. W porównaniu do hamulcowej to jest ona większa. No, fajna, bo tu ma takie, że się ręka nie wyśliźnie. I tu jest blokada oczywiście, tak aby silnik mógł pracować nie jadąc, tak? No, hops, hops. Fajny mechanizm. O, tutaj zapomniałem. Zobaczcie, tu tłumik. O, jaki ładny tłumiczek. Mam nadzieję, że będzie ładnie tłumił, a nie będzie to chodziło jak jakiś helikopter. No, mamy tłumiczek. Oraz mamy tutaj osłonę. O, to miłe zaskoczenie, bo ta osłona jest metalowa. Tutaj trochę wgniotki. Ale ta osłona jest metalowa z łańcucha. Więc myślałem, że to jest plastik, a to jest metal, więc tu miłe zaskoczenie. No i taka jakaś lichwa pewnie do montażu tutaj tej listy. No i to by było wszystko. Wszystko z tego kartonu, nic tu więcej nie ma. No, a tak ten cały zestaw wygląda. Z bliska tu silniczek, bak, ta prawda, gaźnik, różne podzespoły. No jest tego dużo, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, że to nie będę montował 5 dni. Oby nie. No i dobra, mamy unboxing zrobiony. Teraz przeczytam instrukcję, zapoznam się z nią dokładnie, tak aby móc przekazać Wam wiedzę. Także zaraz wracam, mądrzejszy o wiedzę z instrukcji. No i zobaczymy, jaki tam jest pierwszy krok w montażu tego całego zestawu w tym rowerze. A w instrukcji pierwszy krok mamy montaż zębatki tylnej. Czyli tej zębatki, tu są te okładziny, o których mówiłem, tak te. I zaraz pokażę, co po kolei trzeba zrobić. No i kółko zdjąłem z roweru. Już nie będę pokazywać, jak kółko zdejmuję, bo szkoda czasu, a chyba każdy potrafi zdjąć swoje kółko z roweru. Tam trzeba odbezpieczyć ten hamulec,
odkręcić i żaden problem. No i teraz tak, o co tu chodzi? Trzeba tą zębatkę tu przymocować. Widzicie, nawet tu pod ten rower tak pasuje, jakby ten rower, znaczy to koło było stworzone do takiego zabiegu. No i to generalnie tak powinno właśnie wyglądać, bo po tej stronie będzie ten silnik kręcił tą zębatką. A tutaj w tym woreczku, zaraz go otworzymy. Patrzcie, jak wszystko fajnie zapakowane. Mamy te okładziny, jedna. Tu wężyk to potem. Druga. Widzicie, co ja to wszystko. O. Co tu będzie niepotrzebne? To będzie niepotrzebne, o zobaczcie, mamy kranik z filterkiem. I co nam będzie potrzebne? Te takie półkola, jedno drugie, a to są trzy? A no tak, tak to będzie właśnie zamontowane. Coś czuję, że się z tym namorduje ci. Tu jest jakaś uszczelka. Tu mamy chyba zestaw tych śrub, tu jest filtr, to nie i to też nie. Więc to z powrotem tu spakuję. Czyli tak, pierwsze co, musimy naciąć, tylko nie w środku tutaj tej dziurki, tylko obok. Musimy naciąć, zrobić jedno nacięcie w tych gumach. Zaraz zobaczymy, czy to nożyczkami pójdzie. Takim nożem do tapet elegancko można przeciąć. Monterskim też by się dało bez problemu. I musimy dwie te nakładki tak naciąć, żeby nałożyć po prostu na to koło. Czyli tak, zgodnie tutaj z instrukcją, żeby się nie pogubić. O, teraz to przez to tu, ale będę mieć też łapy brudne. O, i coś takiego. No, a to idzie tu. I to idzie tu. Dobrze myślisz? Dobrze. No i teraz tak, tu mamy takie śruby. Chyba wszystkie. Ile ma ich być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze jedno. Nie ma? Najpierw nakładamy podkładkę. Następnie tą sprężynkę, podkładkę. No i teraz tak, tu przekładamy. Hops. I teraz nakładamy to na tą gumę tutaj. To nie jest proste, ja wiem, ale trochę cierpliwości. To jest chyba jeden z najtrudniejszych etapów całego montażu, więc potem już będzie z górki. O. Bo te szprychy tu przeszkadzają, wszystko będzie przeszkadza i to denerwujące. No i teraz dajemy to. Ten półksiężyc. Mówiłem, że będzie się tu wszystko. Ten, nie denerwuj się. Najważniejsze to się nie denerwować, bo to potem tylko jest jeszcze gorzej. Mówisz to innym, a sam się zaraz wkurzysz z tym. O Jezu, co to? Zaczyna się. Nie no, zaraz, spokojnie. A few moments later. Nie za mocno, ale już tak dokręcę troszkę pomocniej palcami, żeby mnie nie odleciało. No i teraz tak, teraz to tu trzeba ustawić i teraz robimy na samym dole, czyli po przeciwnej stronie, czyli znowu najpierw podkładka. Nie wiem, ja tak robię, pewnie to jest źle, ale ta podkładka za mała jest. Coś tu wziął. O, ta będzie dobra. Czyli podkładka, ta sprężynowa podkładka i przekładamy teraz gdzieś tak tu. Ops, w tym miejscu tam troszkę się musi ułożyć. To tu wyżej musisz dać. Teraz tu jeszcze tą trzecią, żeby dać to półkole i zaraz będziemy to wszystkie, całą resztę dokręcać. No i teraz kontynuuję z pozostałymi śrubami. Tak na razie delikatnie, o widzicie już ręce ze smaru tego, tutaj z tej piasty, z tych zębatek. No i kontynuuję, czyli jeszcze tu. Dokręcę na razie palcami, a potem
ułożę to, żeby było ładnie i dokręcę mocniej. Także za chwilę się widzimy. No i zobaczcie, elegancko przymocowałem tą zębatkę. Tutaj dokręciłem, oczywiście nie za mocno, ale z wyczuciem. Pamiętajcie, żeby też jak będziecie montować u siebie, żeby tutaj było równo, żeby bicia nie było i żeby nam łańcuch nie odleciał. No tutaj tak z tyłu to powinno wyglądać. Taki zapas. No elegancko mamy zamontowane. Oczywiście, no ja to niego nie robiłem w rękawiczkach. Tutaj po prostu jest brudne, no i się upieprzyłem. Także idę się umyć i montuję kółko do roweru. I tak to powinno właśnie wyglądać. Tak, jak tu będziemy kręcić kołem, to nic się tu nie stanie. A tu mamy zamontowane, o, napęd, nic się tu nie rusza. I to będzie łańcuch właśnie napędzał to koło. Fajny montaż, szczerze powiem. Ciekawy na pewno. Może trochę rozcentrowuje tutaj te szprychy, ale nie jest to jakiś duży problem, no. Elegancko. Dobrze, zabieramy się do następnego kroku. Następnym krokiem to jest montaż gaźnika. Tak, tutaj mamy... No. Tutaj mamy krok drugi, gaźnik. Zdemontuj z gaźnika przepustnicę, przełóż końcówkę linki i gazu przez nakrętkę przepustnicy, sprężynę i zamontuj ją w przepustnicy. Wyrównaj linkę i sprężynę. Poprowadź linkę w dół silnika, połącz całość na powrót z gaźnikiem. Bo ja się na tym nie znam. Czyli co, to musimy odkręcić, tak? To odkręcamy. Aha, dobra. Tu mamy sprężynkę. Ale zaraz, czekaj, chwila. Która to jest linka? Zakładam, że ta z tym wygięciem to będzie od gazu, więc od razu ją na razie wezmę. Od gazu, czyli dobrze. Od sprzęgła to jest ta druga. Bo to do silnika będzie szło. Dobra. To chyba rozumiem. Chyba. Kto to tak poplątał? O, dobra, hops. Czyli tak, mamy dwie linki. I ta będzie teraz nam potrzebna. Czyli tu będzie szło do manetki, a to trzeba zamontować tu. Tylko zaraz, zamontuj wskaźnika przepustnicę. A few minutes later. Ja pierdzielę, już nie wiem. Przecież to tu jak? Pół godziny się głowiłem, o co tu chodzi. A tu jest taki myk i to też mówię, żebyście wy wiedzieli, jak będziecie to montować. Bo patrzcie, ja to odkręciłem i tu było coś takiego. Zaraz, tu jest taka blaszka, tu jest ta iglica. O, i to było ten plastik, który jest tu na instrukcji narysowany. Ja mówię, gdzie on jest? Ani w kartonach go nie ma. A on po prostu był tu w środku wsadzony. Ja go nie zauważyłem, dopiero potem to zobaczyłem. No i po prostu teraz, o, on był coś takiego. Już nie będę wkładać, bo zaraz znowu nie wyjmę tego. No i teraz tutaj już wszystko jest jasne. Widzicie, tutaj jest ta przepustnica, to jest przepustnica, tam różne cuda. No i dobra, i teraz zgodnie z instrukcją. Przełóż końcówkę linki gazu, końcówkę z drugiej strony. Hops. Czyli mamy przełożyć końcówkę linki gazu. Linka gazu, to już Wam mogę powiedzieć, że to jest z takim zaokrągleniem. Bo do sprzęgła będą z dwóch stron takie zakończenie. A tu jest takie właśnie metalowe, półokrągłe i to będzie szło do gazu, więc taka podpowiedź. I teraz tak, przełóż końcówkę linki gazu przez nakrętkę przepustnicy, czyli przez to. Tu możemy sobie troszkę dokręcić. O, tu nam ładnie weszło, tak jak w rowerze w linkach. Teraz następnie sprężynę. I zamontuj ją w przepustnicy. Czyli... To będzie tak, tak. Coś takiego chyba. Hops. Tak mi się wydaje, że to tak powinno wyglądać. Aha, jeszcze ta, przepraszam, jeszcze ta blaszka. Zapomniałem. Ta blaszka tu chyba jest ważna, o, żeby tą przełożyć. No, i tak to chyba powinno wyglądać. I teraz to skręcamy. Czyli to mamy przykręcić.
Tu mocno. No i tak to powinno być wstępnie zamontowane. Ja myślałem na początku, że mam nadzieję, że to jest dobrze, bo patrzcie, tu jest śrubka od regulacji wolnych obrotów. Więc to się opiera tutaj o to. No to jak to pociągnę, no to jest ta regulacja w tej przepustnicy. No zobaczymy. I teraz mamy krok trzeci, silnik. Zamontujemy go do ramy roweru. Także tu zaraz zrobimy przemeblowanie. No, ja sobie ten rower postawiłem na takim podejście, na tym stole, żeby lepiej mi się to montowało. No i teraz przechodzimy do kroku trzeciego, czyli silnika. Silnik został zaprojektowany do montażu pomiędzy rurą podsiodłową, czyli tą, a dolną rurą standardowej ramy rowerowej. Inne typy rowerów mogą wymagać modyfikacji. Umieść w ramie silnik z zamontowanym tłumikiem. Powinien on być skierowany w dół. Niemal równolegle do dolnej rury ramy. Zdjąłem tutaj TT i teraz możemy go tutaj ulokować w miarę jakoś tak, co nie pasuje. Ej, nie pasuje. O co tu chodzi? No. Patrzcie, tu przerzutka haczy. O Jezu, co to ma być? Nie, zaraz. No i tak to jest wstępnie zamontowane. Jeszcze zobaczę tak, żeby... O. Aha! Tutaj bardzo fajna rada od innych użytkowników tych silników. Radzą właśnie niektórzy, żeby tutaj pod to, pod te tutaj mocowania podłożyć dętkę starą od roweru, więc ja to zrobię, żeby po prostu... żeby silnik miał lepsze amortyzacje, także zaraz przyniosę. No i tak to powinno wyglądać, mamy fajnie z gumy, z dętki. No i teraz przykręcamy. O, montujemy tą blaszkę tutaj pod linkami. No i teraz przykręcamy, tylko teraz nie wiem jaka jest zawsze kolejność. Najpierw sprężynowa chyba, potem normalna podkładka, a potem nakrętka. Przykręcamy. Dobra, no i teraz to dociągamy, pamiętajcie, nie za mocno, ale jeszcze nie będę tego tutaj dociągać, tylko zrobię z tyłu. Teraz. Z tyłu u mnie tak to wygląda. Tak, czyli montujemy tutaj, to jest tak samo jak z tamtej strony, tylko tutaj troszkę mi te przerzutki przeszkadzają, ale nie powinien to być jakiś duży problem, no tak jak myślałem. Tutaj tą gumę. Dobra, ja to teraz dociągnę nie za mocno, ale pamiętajcie, z wyczuciem i zaraz się widzimy. No i dokręciłem tutaj, pamiętajcie, mocno, dosyć mocno, ale z wyczuciem, żeby nie ukręcić gwintu. Tu jest, przypomnę tylko, że tu jest na klucz 14, tak dla ułatwienia. Silnik mamy, no i teraz jeszcze, żeby zrealizować ten krok trzeci, musimy przykręcić tłumik. Bo bez tłumika to będzie larmo. Gdzie masz tą małą grzechotkę? No i jak widzicie, tłumik przykręciłem, czyli krok trzeci mamy zrealizowany. Teraz czwarty. Teraz będzie trochę jazdy. Zdemontuj osłonę zębatki i wykręć świecę zapłonową. Czyli musimy zdemontować to. A kluczyka chyba nie dały. Odkręcić tą osłonę. Zobaczymy, czy taki wkrętaczek da radę sobie. O, ale tu jest... Kto to tak dokręcił? Po skosie może. No, mamy tutaj ten łańcuch. Zaraz go otworzymy. Zobaczymy, czy on będzie tu pasować, czy nie, czy trzeba będzie go skracać. O, chyba takim śrubokrętem. No i teraz można to chyba tutaj zdjąć. Czy nie? Patrzcie, fajny sposób wynalazłem, albo nie wiem, sam to do tego doszedłem, może ktoś już... to ten, ale zobaczcie, po co się męczyć, wystarczy jakiś taki śrubokręt, żeby pasował i zobaczcie, wystarczy tu, o, i hops. I to już nam tu wyjdzie. Powinno, o, widzicie? Także tu macie fajny podpowieść. Teraz, żeby tego nie zgubić, a, i tu jest jeszcze taka podkładka jakby. Ten łańcuch jest nasmarowany, dlatego rękawiczki mam. Oj, poleciało. I teraz tak, w instrukcji jest napisane, żeby zakręcić właśnie tutaj tym silnikiem, bo inaczej nie nałożymy tego łańcucha. O, widzicie, nie nałożymy, inaczej
nie nałożymy inaczej tego łańcucha, bo tutaj to blokuje. Więc teraz trzeba obrócić, to jest klucz 19 tutaj, tutaj i trzeba to obkręcić. Pamiętajmy, żeby wyjąć świecę, bo teraz tłok pracuje. O, tu mamy takie miejsce, że się zablokowało. Trzeba to podpiąć znowu. O Jezu, jak ja mam to obrócić teraz? No i zobaczcie, zamontowałem sobie wstępnie ten napinacz, tak? Żeby wiedzieć mniej więcej, ile obciąć tego łańcucha, no bo niestety będę go musiał skracać. No i tutaj tak mi wyszło mniej więcej, hop, o, że to w tym miejscu będzie i będzie jeszcze luz. Czyli tutaj bym to musiał wybić. No dobra, ale teraz się zapytacie, czekajcie, zdejmę tylko ten łańcuch. Się zapytacie, jak to wybić, jak nie ma się specjalistycznych narzędzi. No to teraz powiem tak, że nie powtarzajcie tego, co ja robię, a jeżeli chcecie powtarzać, no to na własną odpowiedzialność, ja nie odpowiadam.